pierwszych wieściach. Odwiedzamy Owic. Drugie targi ślubne. Bieg Szpęgawski. Kościół w 2 lata. Starogardzcy recytatorzy. Chyba chcą grać z Turowem. Odwiedzamy Owic. Jedno z 3 zrekonstruowanych w ostatnich latach grodzisk Pomorza. Pomimo zimowej aury i sporej pokrywy śnieżnej dojechaliśmy do grodziska bez problemów. Przywitał nas średniowieczny woj. Mamy tutaj repliki zbroi średniowiecznych. Repliki, czyli nie znaleziska. Znaleziska można znaleźć w muzeum, ale tam najczęściej zamiast całego miecza jest mały kawałek skorodowanej stali, który powie wiele archeologowi, ale tak naprawdę przeciętnemu zwiedzającemu powie niewiele. Natomiast przy replice jest taki plus, że można ją zawsze dotknąć, można zważyć, sprawdzić jak leży w dłoni, zamachnąć się. Jednak nie wszystkim udaje się trafić tu bez problemów. Jak Państwo tutaj trafili? Bardzo ciężko, bo brakuje oznakowania tutaj. Dopiero przy samym wjeździe do tego całego grodziska dopiero zobaczyliśmy tablicę i żeśmy skręcili zobaczyć z ciekawości, co tutaj się mieści. Teraz grodzisko czeka na wiosnę. Wrócimy tu, gdy zniknie śniegowa pokrywa skrywająca już niszczejące elementy palisady i przyziemne elementy konstrukcji drewnianej obiektów. Prawdopodobnie grodzisko wymagać będzie kosztownej, sukcesywnej przebudowy. Przebudowy z wykorzystaniem tym razem drewna liściastego zamiast sosny. A sukcesywnej dlatego, żeby nie doprowadzić do sytuacji, kiedy grodzisko trzeba będzie zamknąć. Właściciel grodziska, gmina Starogard, problemu nie widzi. Zaleca prawidłową konserwację, co zapewni kilkadziesiąt lat funkcjonowania. Tymczasem 10-letnie grodzisko w Sopocie, zbudowane z tego samego materiału, jest w fatalnym stanie technicznym, grożącym katastrofą. My więc widzimy tu problem i będziemy go monitorować. Drugie targi ślubne. W niedzielę już po raz drugi zorganizowane zostały w Starogardzie Gdańskim targi ślubne. W tegorocznych targach uczestniczyło 20 wystawców, a odwiedziło je ponad 1500 osób. W zgodnej opinii wystawców oraz przybyłych gości targi zostały ocenione bardzo, bardzo pozytywnie. Targi zorganizowane już po raz drugi w reprezentacyjnych pomieszczeniach sali kryształowej Państwa Pobłockich, którzy także byli wystawcą pięknych bukietów i dekoracji ślubnych. Dziękujemy wszystkim wystawcom szanownym i wszystkim gościom, którzy przybyli na targi ślubne w kryształowej sali. Myślę, że za rok frekwencja też dopisze i zapraszamy w 2014 roku na ponowne targi ślubne w sali kryształowej. Pogoda tego dnia była iście zimowa. Nie odstraszyło to jednak nikogo. Ani organizatorów, ani wystawców, ani targowych gości. Na parkingu przed wejściem do sali kryształowej wyeksponowano ślubne limuzyny. Większość gości fotografowało się na ich tle. Wśród gości wyróżniały się piękne dziewczęta ubrane w suknie ślubne. Jedna z nich ma przewieszoną szarfę z napisem Pierwsza wicemis nastolatek. To Aleksandra Kowalska, która zdobyła ten tytuł w tegorocznym konkursie Miss Polski Ziemi Kociewskiej przeprowadzonym na Zamku w Gniewie. Bieg Szpęgawski. W sobotę 6 kwietnia odbył się jubileuszowy już 30. Bieg Szpęgawski. Głównym organizatorem biegu był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim. Do udziału w biegu zgłosiło się ponad 500 zawodników. Bieg odbył się przy pięknej, słonecznej pogodzie, lecz w aurze zimowej i przy lekkim wietrze. Tradycyjnie start biegu nastąpił z drogi nr 22 w Lesie Szpęgawskim. Trasa biegu liczyła około 5,5 km i biegła drogą 22, czyli popularną berlinką. Po raz pierwszy metę biegu usytuowano na Stadionie Miejskim imienia Kazimierza Dejny. 10 najszybszych zawodników podczas 30. biegu szpęgawskiego. Najlepsze zawodniczki w kategorii wiekowej K16. Moi drodzy, miejsce 3 Natalia Dzienniak, Bietowo. Miejsce 2 Monika Czapiewska, Kościerzyna, reprezentantka UKS-u Olimpijczyk z Korzewo i zwycięzczynią. Magdalena Diast, WKS Flota Gdynia, to medalistka Mistrzostw Polski. Kościół w 2 lata. W niedzielę Miłosierdzia Bożego 7 kwietnia odprawiona została uroczyście pierwsza msza święta w nowo wybudowanym kościele Miłosierdzia Bożego w Starogardzie Gdańskim. Uroczystej celebrze przewodniczył biskup pelpiński Ryszard Kasyna.
Odważną decyzję budowy świątyni podjęto 2 lata temu. Dzięki wspólnemu trudowi wielu oddanych osób zdołano w ciągu 2 lat doprowadzić budowę do stanu umożliwiającego odprawienie mszy inauguracyjnej. Uroczystości przygotowano bardzo starannie. Kościół wypełnił się wiernymi kapłanami. Dziś wielka radość w naszej wspólnocie. Po 2 latach ciężkiej pracy możemy modlić się w nowej świątyni, powiedział proboszcz. Przychodzimy tu jak do źródła, przy którym wędrowiec zatrzymuje się, by zaspokoić swoje pragnienie i ruszyć w dalszą drogę, powiedział w homilii biskup pelpliński Ryszard Kasyna. Podczas sumy odpustowej został wmurowany kamień węgielny przywieziony z grobu błogosławionej Faustyny. Wmurowania kamienia węgielnego dokonał ksiądz biskup Ryszard Kasyna wraz z proboszczem parafii księdzem Grzegorzem Weissem. Starogardzcy recytatorzy. Już po raz 58 rywalizowali w eliminacjach rejonowych do ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego. To spotkanie miłośników poezji odbyło się 7 kwietnia w głównej sali widowiskowej Starogardzkiego Centrum Kultury. Do udziału w turnieju wojewódzkim jury wytypowało 6 osób. Elwirę Pączek, Malwinę Peplińską, Janinę Dęga, Mateusza Bruckiego, Agatę Choduń oraz Konrada Glejta. Kim nazywam się Malwina Peplińska. Jeszcze mnie trzyma stres. Zaczęło się w sumie od podstawówki. Podstawówka nazwana imieniem mojego pradziadka, Franciszka Peplińskiego, Drzymały Kaszubskiego. Mieszkam również na ulicy, też jego imieniem nazwanej. No, dziadek właśnie został tym kaszubskim Drzymałą, gdyż nie poddał się germanizacji, walczył z nią, był przeciwko. W czasie II wojny światowej mieszkał w takim wozie na kółkach. I co 7 dni musiał go przestawiać, ponieważ Niemcy nie wyrazili mu zgody na to, żeby się osiedlił. I dzisiaj recytowałam właśnie wiersz Anny Kamieńskiej, Adam i Ewę, i prozę Miltona, Pamiętniki Adama i Ewy, który kończy się... Więc dlaczego go kocham? Sądzę, że jedynie dlatego, że jest mężczyzną. Chyba chcą grać z Turowem. Przetrzebiona kontuzjami drużyna Polfarmy w 2 meczach rozegranych u siebie, po pierwszym zwycięskim zapewniła sobie awans do play-off. Wygrana nie była łatwą, bo w piątkowy wieczór do rozstrzygnięcia potrzebna była dogrywka. W kolejnym spotkaniu już bez McCalleya, Cartera i Andruskiewiciusa było trudniej o zwycięstwo. Tym razem Rosa była górą. W ten weekend turnę po Wybrzeżu Środkowym. W piątkowy wieczór emocji nie brakowało. Sinusoida prezentowanej formy obu drużyn była naprzemienna. Dodatkowo o wyniku zadecydowała dogrywka. Dzięki wygranej Polfarmy awans do fazy play-off stał się faktem. Po wyrównanej pierwszej kwarcie w drugiej jezioro rozpędziło się świetną skutecznością i dobrą grą pod obiema tablicami. Natomiast w naszych szeregach brakowało dobrego rozegrania i osoby, która by drużynę pociągnęła ze zdobywaniem punktów. Do przerwy było nieciekawie, goście prowadzili już 45-28. Początkowe minuty trzeciej odsłony jeszcze bardziej pogrążać zaczęły farmaceutów, którzy ulegali przeciwnikowi prawie 20 punktami. Jednak ostatnie 6 minut tej odsłony nasi zagrali koncertowo. Licho Dzijewski z McCalleyem i Majewski wreszcie zafunkcjonowali i przed ostatnimi 10 minutami gry zmniejszyli dystans do 4 punktów. Thank you.
czwartej odsłonie wynik był na przysłowiowym styku i każda ze stron mogła jeszcze przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Emocje spotęgowały się, a zawodnikom puszczać zaczęły nerwy. Mnożyły się faule, a doszło nawet do małej bójki. Na 20 sekund przed ostatnią syreną po rzucie Majewskiego Polpharma prowadziła 74-72. Ale złe rozegranie piłki, strata i do dogrywki doprowadził Aleksander. W dogrywce od samego początku nasi prowadzili, jednak jezioro skutecznie goniło wynik. Ostatecznie zwycięstwo celnymi rzutami wolnymi zapewnił McCulley dopiero na kilka sekund przed końcem spotkania. Tym samym nasi na 4 mecze przed końcem drugiej rundy rozgrywek zapewnili sobie udział w playoffach. Pewni takiej sytuacji w niedzielnym spotkaniu nie pojawili się narzekający na urazy McCulley, Carter i Andruskiewicz. Cały mecz nie miał już takiej dozy emocji jak piątkowy, a był równie zacięty. O zwycięstwo gości zadecydowała 30 minuta, w której nasi się nie popisali. Do tego momentu losy meczu były otwarte, jednak radomianie wykorzystali słabą skuteczność i kilka strat farmaceutów, przez co spotkanie wygrali 8 punktami. Początkowo lepiej szło naszym koszykarzom, którzy przez dobry czas pierwszej odsłony byli na prowadzeniu, ale po trafionych rzutach wolnych Hicksa zakończyła się remisem. W kwarcie na fali wznoszącej byli goście. Rosa prowadziła nawet 34-26, ale na długą przerwę drużyny schodziły przy wyniku 34-30. W kolejnej odsłonie początkowo obraz gry nie uległ zmianie. Rosa powoli, ale systematycznie powiększać zaczęła swoją przewagę. W pewnym momencie osiągnęła 12 punktów różnicy. Rotacja uszczuplonym składem Polpharmy wreszcie dała skutek. Wprowadzony Dawid Neumann rzucił celnie 2 razy, potem też Hicks i Polpharma przegrywała tylko 4 punktami. Początek czwartej kwarty znowu należał do gości, ale później drużyna trenera Budzinauskasa się odbudowała i w 38 minucie traciła do Radomian 2 punkty. Niestety końcówka meczu wypadła blado i to goście cieszyli się z wygranej. Przed zespołem Polpharmy w ten weekend wyjazdowe turnę po Wybrzeżu Środkowym. Najpierw w piątek Kotwica, potem w niedzielę AZS. W górnej szóstce umacnia się na pozycji lidera zespół Sturowa, który zdaniem wielu leży zespołowi z Kociewia. Kto wie, czy przed niedzielnym meczem nasi nie będą celowali w pozycję numer 8.